Wszyscy ustawiamy się wedle, tak jak poprosiliśmy was, żebyśmy stali, tak jak GIS prosi, 2 metry. Dwa metry, to się nie zmieścimy tutaj, ale postarajcie się stanąć w szeregach. Dziękować, jesteście wspaniali, cudowna frekwencja, biorąc pod uwagę tą całą propagandę strachu, te kary z inspekcji sanitarnej, te mandaty. Chciałem powiedzieć wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, że jesteście odważni, wasza odwaga zwycięża, ponieważ inspekcja sanitarna dosyć masowo odwołuje wszystkie kary za udział w demonstracjach 16 i 23. To jest wasz sukces. Urzędnicy wiedzą, że jeżeli będą wystawiać te nielegalne, niezgodne z prawem kary, zostaną po pierwsze wobec nich skierowane zawiadomienia do prokuratury, a po drugie ich wizerunek będzie publiczny, więc wszyscy obywatele będą mogli zobaczyć, kto służy reżimowi. Ja jeszcze zapraszam, bliżej! Jakbym mógł tutaj, bo tu widzę dużo miejsca, jakbyście się częściowo przesunęli w tamtą stronę, do skrzyżowania, a tam bliżej jeszcze, żeby osoby podeszły, bo mamy w planie piękne podziękowanie dla dyktatora i fajnie, jakbyście byli bliżej. Przesuńcie się jeszcze w tą stronę, do przodu, tak jak szliście, jeszcze. Jesteśmy tutaj tylko po to, żeby dbać o nas, o nasze firmy i o naszych pracowników. I za to dziękujemy i podziękujmy wszystkim, machając flagami i transparentami. Jest nas za to, że wy jesteście z nami, że walczymy o wolność i godność. A więc przechodzimy teraz do ostatniego punktu naszego programu. Zacznę od tego, że możecie się napawać widokiem tych rzędów policjantów. Ja oczywiście do policjantów nic nie mam. Dostałem przecieki, że dochodzące 16 i 23 maja są na ławeczce karnej. Zrobili dużo błędów. Świadczy tylko jedno i chciałbym, żeby to poszło w świat. Jego strach jest większy niż nasz! Jeżeli ktoś się spodziewa, że będą dzisiaj pod krew i łzy, nie będzie. Jeżeli ktoś się spodziewał, że w kierunku tego miejsca, które krępuje polską wolność, polecą dzisiaj kamienie i koktajle Mołotowa, tak nie będzie. Ponieważ ten człowiek nie jest tego gościem, nie jest godzin naszego ryzyka. Wiecie, co dzisiaj będzie? Dzisiaj skończymy ten marsz odwracanie się do niego, bo mamy go gdzieś. I odsłuchamy piosenkę, która zmontuje to, co ten człowiek wyprawia. Odwracamy się! Zapraszamy wszystkich, obracamy się Sławek, uśmiech na parowi przeżył. Ostatni tygodni, ostatni wydarzeń, załajcuchy patrzę, ociera łzy. Tak jak i ty, tak jak i ty. Otwiera się brama, ja nie wierzę oczu, jednak się życzy inaczej. Thank you.
pana Kaczyńskiego, to rozejdźmy się spokojnie po spacerunku, jeszcze wykorzystajmy dzisiejszy dzień. A ja zapraszam, śledźcie stronę facebookową, będą informacje. Od 12 zaczynamy objazd po całej Polsce z Pawłem, będziemy odwiedzać wszystkie miasta, zapraszamy was serdecznie, będziemy w kontakcie, bądźmy razem do samego końca, a na pewno osiągniemy wszystkie cele, które poprawią. Nie to dobrze, że zmienić tym widomem, że nie to dobrze.